Siemano, witam was ponownie w Zagrajmy w Heroes 6 Necropolis! I teraz taka sprawa. Ostatnio zakończyłem sobie wtedy, jak ten Inkwizytor sobie podróżował po podziemiach. Próbowałem bez nagrywania tak sobie sprawdzić, czy podołałbym wyzwaniu obrony, jednak obrona ta jest niemożliwa do wygrania. Takim oto sposobem właśnie zrobimy prowizorkę. Musimy się wrócić Anastazją, ale najpierw handelek. O. Zrobimy sobie handelek. Tak zrobimy. Tu sobie podejdziemy. Dobra, ktoś mi przerwał, ale kończymy to, co miałem mówić. Na czym to skończyłem? Zaraz handel zrobiłem. A tak, wybudowałem. I teraz tak, zamiast iść tutaj, no bo jak pewnie widzicie, tu nic nie ma ciekawego. No i ja muszę użyć teleporcik. Okej. I teraz przegrupowanie sił. Nie to. Zjeżdżaj na sam dół. Okej. Okej. I teraz ty sobie tu uciekniesz. No, dobra. No idź, idź. No i ja jeszcze sobie tak w Empiku, jak wiadomo w Empiku jest ta taka książka o Heroesie. No i ja sobie co nieco poczytałem. Ale co nie oznacza, że ją kupiłem. Szkoda mi pieniążków. Dobra, odpłacimy się mu, bo on by nas zaatakował. Leć, pędziak wicher, i nie zatrzymuj się. Znowu on, dlaczego mi gula atakujecie? To nie jest kulturalne. Wessanie życia. No i mam nadzieję, że w tej sesji już skończę tą żmudnie długą misję. No w sumie wyczytałem też, że są po 4 misje z każdej nacji, ale te misje są tak rozbudowane, że wyglądają jakbym każdą misję musiał grać gdzieś około 2 godzin. No i jeszcze jest epilog, a epilog ma 2 misje. No a tamto wyglądają misje, jakbym miał grać po 3 godziny. Co najmniej. Także, no ja bym wolał, żeby to było więcej misji, a misje żeby były krótsze, niż żeby było mniej misji, a takie długie. Zdecydowanie fajniej i tak łagodniej się to przechodzi, niż takie długie misje. Dobra, my sobie może tak zrobimy. Ale jeszcze Anastazja zaatakuje. Może teraz? Nie. Aha, bo ty zrobiłeś kontrę. I nie mam za bardzo jak cię leczyć. No to chlaśnij tych dwóch szkielecików. Niedobrze. Oddaj mu, oddaj. Pięknie. I teraz kontra. A dlaczego nie w dwóch? Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? Pogrywasz sobie ze mną? No chyba stracę troszeczkę guli? Chyba. No jak nie, to sobie odkupię. A nie straciłem. O, jeszcze level up, jak sympatycznie. Sympatycznie, dobrze. W każdym bądź razie, o ile mnie pamięć nie myli, gdzieś tutaj powinno być zamczysko, gdzie teraz patrzę. Dobra, mamy level. A co my tu damy? Znajdowanie drogi. Nie.
Może jakieś zaklęcie ciekawe? Chociaż zaklęcie to już to ma masowe osłabienie. Lodowate szczęście. Zamieć. Lodowy krąg. Wieczna zima. Zamrożenie. Kurde, chyba sobie wezmę coś stąd. Może dyplomację. Zawsze to może jakieś jednostki się przyłączą do mnie. Dobra, i zaraz tu jest jakiś posteruneczek. Może tutaj pójdziemy? Tylko żeby się nie okazało, że jakiś bohater leci na nas. Nie chce mi się zajmować tych posterunków, bo to nie ma sensu. O kurde, ale jest. Posterunek to takie... No, żebym sobie szybciej wojsko wziął, żeby nie musiał lecieć do zamku. A skoro nie ma takiej potrzeby, to po co? Po co? No, znowu w tego ghula, pewnie, od razu. No, no. A ja go podleczę. I co ty na to? Nie jesteś taki cwany. Dobra, teraz sobie skoczymy tak, żeby na dwóch. W sensie, żeby ich... chapnąć. No, może nie, ale... żeby obydwaj nie strzelali. Kurde, nawet sobie stoperka nie włączyłem, żebym czasem nie wiedział... żebym czasem wiedział, ile już czasu tu nagrywam. Okej. No to może leczonko. I w tego. O, zabity. Trafiony, zatopiony. No i ostatni ruch. Kończący. To nie była uczciwa zagrywka. Chlaśnij go. Okej, wygraliśmy. Chapnij ognisko, chapnij to. Co tu jest? Koszary. No ale co z tego? Zaraz. Tu jest to. O! Ale to jest misja dodatkowa. Kurde, myślałem, że to jest... to grobowisko takie masowe. A, tak, tak. Nie, bo jakoś tak dziwnie to wygląda. Ale już mam... 2 na 3 i teraz tak. Aha, tu jest portal. To może i tu była ścieżka, tylko ja zafajdałem sprawę. W każdym bądź razie tu przejdziemy. Tu chyba jest posterunek albo zamczysko. Coś tu jest. A co to jest? Zaraz się przekonamy. Koszary? Tak, koszary, ale co mi to da? Czy chapnę? O, o! Jest przejście, to pewnie tu jest zamek. Coś nie chodzą te rycerzyki. A dokładnie inkwizytorzy! Tu gdzieś chyba powinien być zamek. Oj, 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 oj. Dobra, nie chce mi się o głupie kapłanki. Jakiś pewnie badziewny artefakt. No, leć, tu powinien być. O, właśnie, o wilku mowa! Teraz kwestia, gdzie jest portal? Chyba coś tam było. Gdzie jest portal? Ja się pytam. Szybciej się ładuj! Co to ma znaczyć? Najpierw... masowa agonia. Podejrzewam, że to nie za bardzo da. Ale... może coś da. W końcu Anastazja będzie coraz mocniejsza, więc... coraz więcej obrażeń zada.
Dobra, w kapłankę, bo ona będzie utrapieniem. Ach. Ach, pięknie. Nie za dużo zrobiłeś mi, Gryffindorze. Chlaśnij, pajączku! Chlaśnij, ile wlezie! A, niedobrze! Mojego strzelca ci się zachciało. Jak tu z leczeniem? Może tak zrobimy? Gul na bramę, a duszek na pomoc naszemu szkielecikowi. O, i tak nie zabijesz wszystkich. Okej. Lecz. No właśnie, tak myślałem. Więcej, proszę. Więcej, zabijaj. Potrzebuję więcej szkieletów. Chociaż chyba nie dostanę za nich. Ale pasowałoby, żeby po walce dostawać szkielety od przeciwnika. Co to za przyjemność nie dostawać wojska. Dobra, teraz jak? Poleczysz tylu. Może tak. I zginie trzech. O! I oczyszczony. Ach! Pięknie! Dlaczego zamknęliście bramę? A już się cieszyłem. No i to podejrzewam, że już będzie finał. Może to będą... może to będzie 15 minut, może 20, ale w każdym bądź razie już finał. Cieszmy się razem. Wszyscy. O kurde, dlaczego mi tak zjechało ostro moich guli? Guli rozpierduli. Nie, dlaczego? Dlaczego ja? A, pięknie, pięknie. O, i teraz musi Anastazja trochę poleczyć. Pasowałby teraz, żebym dał wampiryczną moc, żeby to się wszystkie jednostki mniej więcej zregenerowały. A przy okazji podbiję zamek i sobie wojo wezmę. Te, które został mi z tego tygodnia. Okej, oddaj mu ruch! Ach, podleczyłeś się. O, ty już się nie podleczysz. Dobra, to teraz... tak, kto tu więcej... no, najwięcej gule oberwały, więc je będziemy leczyć. A duszek niech atakuje. O, pięknie. Pięknie, wyśmienicie i soczyście! Swoją drogą skończyłem już Starmageddon, więc został mi tylko Heroes do nagrywania. Dobra, w tego. I Gulu, czyń honory. Tak jest! Nekromantus turmie. Już go pożrę. Moją wampiryczną mocą. Swoją drogą, dlaczego nekromanta nie jest płci męskiej? Przecież tak było w piątce. Był Markal Żniwiarz. Koleś, którego musiał pokonać aż trzech herosów, żeby został pokonany. I to była chyba trzecia, bodajże czwarta misja ostatniej kampanii. Nie wiem, nigdy nie przeszedłem całej gry, ale mam książeczkę, więc sobie poczytałem. Moja ciekawość. O kurde, nie mogę się już podleczyć. No, stracę trochę wojska. Ale... i tak moje umiejętności nekromancji przewyższą wszystko. No oddaj, duchu. Dlaczego nie masz wampirycznej mocy? Co ty se pogrywasz? No, wszyscy ducha. Wszyscy ducha, dlaczego? No, najwięcej stracę guli i duchów. Chyba teraz zwłaszcza duchów. Jak tam umiejętności? Jest!
masowe wyssanie życia. Najpierw tego muszę trochę sobie powiększyć mocy Jedi, o ile to można tak nazwać. Takie skojarzenia. No, zwiększaj się, paseczku. Muszę więcej jednostek wskrzesić. O, kurde, już ducha straciłem. Przynajmniej szkielecik też się trochę wskrzesi. Powinieneś, pajączku, strzelać w tego gwardzistę. Wtedy byłbym ci bardzo wdzięczny. Mam tu jeszcze mikstury. Może... Nie będę. Muszę się podleczyć. No, w gwardzistę. O! I teraz... Czy się opłaca ducha? I kwestia jest taka, czy duch będzie mieć moc, tą, o którą ja myślę. Czyli samo wskrzeszanie się. Ale to i tak... Jest kwestia, ile mam duchów, to tyle leczy i wskrzesza. Więc to w sumie lepiej tego gula już do końca wskrzesić. Daruj sobie, to nic ci nie da! Jakiś kamyczek z płomieniem. To tylko kwestia czasu, zanim podbije twój zameczek. Te budę dla psa. Hu, hu, hu. Ajajajaj, mój gul obrywa. No nie w gula, ja was tak proszę. Dobra, muszę cały czas dbać o to, żeby miał wampiryczną moc. Pożrej go! O, bardzo dobrze. Ach, teraz niedobrze. Kurde, jeszcze straciłem tylu. Dobra, jakoś się podleczyłeś. Szybciej go chlaśnij. Chlaśnij go w pupkę, żeby zapłakał. Chlos, chlos, nie ma was. No, kurde, gulę zaraz stracę. Został mi tylko szkielecik. Kurde, ten gwardzista jest naprawdę upierdliwy. Kurde, szmol. Agonia, na niego. Chociaż to pewnie gówno da. No właśnie. I zginie. Nie. No teraz suj. Dobra. A, tak sobie pogrywasz. No to dobra, ja sobie tak będę pogrywać. No, tak myślałem. Teraz sobie podlecisz. Okej. I teraz tak. Kwestia kogo... Kogo bardziej się opłaca? 32? 38? Wezmę duchy. Dobra. Na ciebie dam jeszcze osłabienie, żebyś słaby był. I teraz sobie postrzelamy. Zobaczymy, kto jest taki twardy. Czyści twardy, czyści miękki, zostaniesz pierdolnięty. Chyba się nie zrymowało. Niestety. Taki sucharek. O, pierwszy raz widzę, żeby tom. Dobra. Jestem znowu... Ponownie ktoś mi przerwał. Coś dzisiaj chyba sobie nie pogram. Wszyscy mi przerywają. Co to ma być? I też mówię cicho, bo ktoś jest znowu za ścianą, bo przyszedł. Niestety tak jest. Przynajmniej duszka trochę podleczymy. No i to mi nic nie dało. Ale powinien mieć moc ten duszek, dlaczego nie ma? A skoro ktoś jest za ścianą, to ja będę już spokojny, bo tego wymaga kultura
i szacunek. No, dajesz. Klas, klas, i nie ma was. No, bo za niedługo pająk nie będzie miał co robić. No powinien mieć duch tę moc, dlaczego nie ma? Ech. No dobra, już szkielecik do boju. Szkielet do boju, do boju. Co ty tu masz? Dam ci najpierw osłabienie. Okej. No i już powinieneś zginąć. No, to nie było kulturalne. Kurde, miałem jeszcze sobie wskrzesić kilku. Ale i tak więcej stracił. Ważne, że więcej. Tylko tyle, że dużo straciłem. Dobra, a nie, to nie jest portal. Ale gdzieś tu powinien być. Nie mam kryształów. Okej. Co jest? Aha, 6, nie 5. Gdzie ja patrzę? No. Chlaśnij jednego kryształka. Dobra, popatrzcie sobie. Ty, tam jest portal, ale to chyba nie do tego. To jest chyba do tego portala niżej. Tego w podziemiach, co nie chciałem zdobywać. Dobra. Kurde, trochę straciłem tego woja. Teraz pasowałoby to wybudować. Czekajcie, czekajcie. A ten, jak ma zamek? Dobra. Tylko teraz tak. A dobra, wyszkolę sobie, przynajmniej popodróżuję sobie trochę nasz bohater drugi. Czy ja wiem, dobra, nie będę ryzykować, że nagle mi zniknęli. No, złączać się. A, dobra, wyszkoliłeś. To ty tutaj leć. Leć, pędź jak wichor i nie zatrzymuj się. Dobra, tu już wszystko podbite jest. Ten posążek sobie weźmiemy. No, został tylko jeden zamek przeciwnika. To tylko tyle kijowo. Że nasz bohater ma słabą nóżkę. A nie, może. Logistyka, dlaczego ja to nie ulepszam? Szedłby dużo szybciej i dam ci szczęście. Dobra. A, jeszcze możesz się uczyć, tak? O, to dobrze. To ty się tu rusz. Okej. O, armia. Znowu podziemia. Może w podziemiach jest ten portal. Być może. Oddajmy ruch. Może wybuduję. Przy okazji. Ale nie mam co. No to teraz drewienko. Może tyle. Chociaż chyba nie wybuduję. Ale nieśmiertelny. Nie, 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 nie.